Jak poprawić umiejętności odbioru telegrafii? Jak sobie poradzić z kropką i kreską? Jeśli ktoś zaczyna przygodę z krótkofalarstwem lub już wcześniej zetknął się z krótkofalarstwem, ale miał dłuższą przerwę i chciałby reaktywować swoją działalność, bardzo dobrym i pomocnym jest jeden z programów komputerowych o nazwie Morse Runner. Program ten opracowany przez kanadyjskiego krótkofalowca Alexa pozwala na doskonalenie umiejętności pracy w zawodach krótkofalarskich i nie tylko. Ten symulator zawodów krótkofalarskich pozwoli poprawić umiejętności odbioru telegrafii. Program taki można ściągnąć, wpisując w przeglądarkę Morse Runner 1.72. Tak wygląda czyste okno, w którym będą zapisywane odebrane łączności. A tak wygląda okno z zapisanymi łącznościami. W kolumnie UTC wyświetlany jest czas nawiązania łączności, z tym, że ten czas nie jest zsynchronizowany z zegarem komputera, więc ten czas jest fikcyjny. W kolumnie Call wpisywany jest znak odebranej stacji, dalej w kolumnie Receive odbiorca wpisany jest raport 599 oraz odebrany numer kontrolny 1. Kolumna Send wysyłanie zawiera również raport 599, który wysyłany jest do korespondenta wraz z numerem kontrolnym. W kolumnie Prefix zapisywane są początkowe literki, ewentualnie cyfry znaku wywoławczego. W kolumnie Szak wyświetlane są błędy w kolorze czerwonym. Numer oznacza błędnie odebrany numer kontrolny. Nil oznacza błędnie odebrany znak wywoławczy. RST oznacza błędnie odebrany raport. Może pojawić się DUP, duplikat łączności. RST to raportowanie o jakości odbieranego sygnału. R to czytelność od 1 do 5, S to siła sygnału od 1 do 9, T ton sygnału od 1 do 9. Raport 599 oznacza bardzo dobre warunki odbioru. W zawodach bez względu na warunki odbioru podaje się raport 599. Ale w symulatorze raport może być inny. Jak dokładnie wygląda raportowanie? Zamieszczony jest link do Wikipedii. Przejdźmy dalej do trybów pracy. Aktywacja RAN otwiera cztery tryby pracy. Możemy wybrać jeden z trybów. W trybie PyLab losowa liczba stacji woła nas zaraz po wysłaniu CQ. Aby wysłać CQ, musimy nacisnąć Enter. Wywołanie CQ to CQ SP7GBF test. Tak wygląda wywołanie w zawodach. W trybie Sync Call pojedyncza stacja woła nas, gdy tylko zakończymy poprzednią łączność. Stacje zgłaszają się jedna po drugiej zaraz po uruchomieniu tego trybu. Nie trzeba inicjować enterem
aby program wystartował. WPX to światowe zawody krótkofalarskie. Losowa liczba stacji woła nas z utrudnieniami po wysłaniu ceku. Aby wysłać ceku, musimy nacisnąć Enter. Tutaj w ramce Band Condition możemy aktywować te utrudnienia, o których jeszcze wspomnę. HST, zawody szybkiej telegrafii. Losowa liczba stacji woła nas zaraz po uruchomieniu tego trybu. Nie trzeba inicjować Enterem, aby program wystartował. Przejdźmy do klawiszy funkcyjnych od F1 do F8. Klawisz F1 służy do inicjowania wywołania w zawodach w trybie Pile-up oraz WPX. Zamiast tego klawisza F1 w praktyce używa się klawisza Enter, który spełnia tę samą funkcję. Klawisz F2 służy do wysyłania numeru grupy kontrolnej. Używany jest wtedy, gdy dostaniemy zapytanie o powtórzenie naszego numeru kontrolnego. Klawisz F3 używany jest wtedy, gdy za późno naciśniemy Enter, aby zatwierdzić łączność. Wtedy pojawi się w kolumnie szak znak NIL i program zatrzyma się, oczekując na naszą reakcję. Naciśnięcie klawisza F3 powoduje wysłanie TU i program jest dalej aktywny. W przypadku błędu znak NIL pozostanie, ale dalej można kontynuować zawody. Przyciśnięcie klawisza F4 powoduje nadanie naszego znaku wywoławczego, który wpisany jest w ramce Station w oknie Call i używany jest, kiedy chcemy ustalić poziom głośności naszego nadawania. Do tego służy suwak Monice lewą. Klawisz F5 używany jest najczęściej i służy do zapytania to, co jest wpisane w oknie Call. Jeśli wpisana jest prawidłowo tylko część znaku, to po przyciśnięciu klawisza F5 zostaje powtórzony cały znak i można go uzupełnić. Jeśli w odebranym znaku wywoławczym są dwa błędy, klawisz F5 nie będzie aktywny. W takim przypadku można skorzystać z klawisza F8, który powtarza znak z dwoma błędami. Klawisza F6 używamy podczas pracy w trybie Sync Call oraz w trybie HST. W tych trybach pracy stacje nadają jedna za drugą, po kolei. Kiedy popełnimy jakiś błąd, system zatrzyma się i stacje przestają nadawać. Uruchomienie klawisza F6 powoduje wznowienie nadawania. Można też użyć klawisza F1 lub Enter, ale wtedy tracimy czas, bo klawisz Enter inicjuje wywołanie w zawodach CQ SP7 GBRF test i jest dłuższe oczekiwanie na wznowienie nadawania przez stacje, które my będziemy dalej odbierać. Klawisz F7 jest klawiszem pytającym to, co jest zapisane w okienku Call. Jeśli nie usłyszymy odpowiedzi, to należy nacisnąć klawisz F5, ewentualnie dalej klawisz F8. Klawiszem F8 możemy zapytać się o znak, w którym są odebrane dwa błędy. W ramce Station w oknie Call wpisujemy nasz znak wywoławczy. Aktywowanie QSK umożliwia nasłuch stacji podczas nadawania. W oknie
CW speed, wpisujemy maksymalną prędkość, z jaką chcemy odbierać i nadawać. Z tym, że stacje nadające do nas będą pracowały również z wolniejszym tempem nadawania. Tempo 32 WPM to odbiór 32 grup na minutę. W jednej grupie jest 5 znaków, w związku z tym nasza głowa musi odbierać melodię składającą się z kropek i kresek z maksymalną prędkością 160 znaków w ciągu minuty i dekodować tę melodię kropek i kresek w swojej głowie na cyfry, litery i znaki interpunkcyjne, aby je następnie zapisać z klawiatury komputera w oknie Call. Okno Low Speed możemy aktywować i wpisać minimalną prędkość odbioru, na przykład 25 WPM, to jest 125 znaków na minutę, po to, żeby nie tracić czasu na stacje nadające wolniej, jeśli chcemy uzyskać dobry wynik konkursu. W oknie CW wybieramy ton odbioru telegrafii skokowo od 300 do 900 Hz. RX bandwidth dotyczy odbioru. Możemy zawęzić przepustowość wchodzących sygnałów do odbiornika, aby wyselekcjonować jeden sygnał spośród wielu stacji nadających jednocześnie blisko siebie. Możemy ustawić przepustowość kanału od 100 do 600 Hz. Tą przepustowość kanału można wypróbować w trybie dial-up oraz WPX, wpisując w ramce Band Condition w oknie Activity maksymalną liczbę stacji jednocześnie nadających. Jest ich 9. Ale wróćmy do przepustowości naszego odbiornika. Ta szerokość pasma jest dodatkowo pokazana w formie linijki w kolorze zielonym, która zwęża się i rozszerza za pomocą strzałek nawigacyjnych komputera lewo-prawo. Tłumiąc, wycinając niepożądane boczne sygnały. Może być tak, że nasz sygnał użyteczny może znaleźć się poza oknem z prawej lub z lewej strony tego okna i nie usłyszymy tego sygnału. Wtedy musimy przestroić odbiornik strzałkami nawigacyjnymi komputera góra-dół, aby odszukać ten sygnał i dostroić się do niego. W odbiorniku komunikacyjnym służy do tego pokrętło RIT, które przestraja precyzyjnie odbiornik w zakresie akustycznym. Przechodzimy do ramki Band Condition. Warunki odbioru. Możemy symulować utrudnienia odbioru odpowiednio aktywując je. QRN, zakłócenia elektrostatyczne, iskrowe. QRM, zakłócenia od innych stacji. QSB, zaniki sygnału. Flacer, trzepotanie sygnału, inny dźwięk. Lyc,
Stacje pracujące z błędami. Activity. Aktywność stacji. Ilość stacji zgłaszających się jednocześnie. Maksymalna ilość to 9 stacji. W tym okienku wyświetla się ilość stacji zgłaszających się jednocześnie, ale tylko w trybie File Up. W oknie For możemy ustawić czas zawodów do 240 minut w trybie File Up i w trybie Sync Call. Natomiast w trybie WPX oraz HST czas automatycznie ustawia się na 60 minut. Niżej odmierzany jest czas zawodów, a poniżej zapisywane są wyniki zawodów. W tym oknie wyświetlają się słupki w czasie kontrolujące aktywność uczestnika, jeśli ćwiczenia są prowadzone w grupie. Jeśli program ustawiony jest na przykład na 60 lub więcej minut, a któryś z uczestników ćwiczeń robił sobie zbyt długie przerwy podczas treningu, to będzie to uwidocznione w przerwach w słupkach. Wtedy takiego uczestnika można bardziej zdyscyplinować. Jeśli są osoby, które pierwszy raz zetknęły się z tematem krótkofalarstwa i jeszcze nie wyłączyły filmu, to pokażę radiostację krótkofalową, jedną z lat 80. ubiegłego stulecia, a drugą nowoczesną, z cyfrową obróbką sygnału odbieranego. Pokażę, jak wyglądają urządzenia do nadawania kropek i kresek, i jaka jest ich droga, zanim znajdą się one w eterze, aby mogły dotrzeć do najdalszych zakątków świata. Ale wcześniej będzie test w każdym z czterech trybów. Zobaczymy więc, jak działają poszczególne tryby w praktyce. Sync Call, Pile Up, WPX oraz HST. Wszystkie testy będą się odbywały na tle szumu odbiornika komunikacyjnego. Włączę na chwilę ten szum. Teraz przechodzimy do trybu Sync Call. Zapytanie o numer kontrolny, nacisnę 2. Jedynkę odebrałem. Jednocześnie system odpowiedział, muszę nacisnąć F5. G. Znowu zapytanie o numer kontrolny. Razem z systemem jeszcze raz. Zapytanie o numer. Przyciskam F2. Muszę nacisnąć F5 w takiej sytuacji. Jeszcze raz, czyli zapytanie o numer kontrolny. Dwójkę odebrałem. Zapytamy się.
M na początku. Dwójkę odebrałem. Naciskamy w 5 zapytanie. Naciskamy w 8 w takim razie. Dwa błędy są w tym znaku. Tu będzie B, a tu będzie C. Naciskam Enter. Zapytanie o numer kontrolny. Jeszcze raz zapytanie. Muszę nacisnąć się w 5. Znowu zapytanie o numer kontrolny. Siódemkę odebrałem. Muszę się zapytać F5. Jeszcze raz. Jedynkę odebrałem. O, za długo to zeszło, 4 minuty. Uruchamiam tryb PyLab. Muszę nacisnąć Enter, aby nastąpiło wywołanie CQ. Jedynkę odebrałem. No ponownie muszę zainicjować wywołanie ogólnym terem. Dwie stacje się zgłosiły. Zapytanie o numer kontrolny F2. Dwójkę odebrałem. A może jeszcze jedną stację. Jeszcze raz wywołanie ogólne, po raz ostatni. Dwie stacje się ponownie zgłosiły. Trójkę odebrałem.
No, to by było na tyle. Wyłączamy ten tryb. Uruchomimy może WPX. Światowe zawody krótkofalarskie, start. Ale tu muszę zainicjować Enterem. Enter. Przyciskam albo F1. Wywołanie ogólne. Ponownie Enterem muszę zainicjować wywołanie ogólne. Ponownie wywołanie ogólne. Wywołanie ogólne to CQSP7GBF test. Ponownie Enterem wywołanie. Łączność zaliczona, jeszcze raz. Enterem inicjuje. Stacje zakłócające. Zapytanie on-log kontrolny, naciskamy F2. Odebrałem jedynkę, zatwierdzam Enterem. No, F3 muszę nacisnąć. Dobrze, zakończymy. Przechodzę do ostatniego trybu, HST, szybka telegrafia. A miało być tak pięknie.
tutaj w tej kolumnie SCO zapisywane są punkty dla każdej stacji i w tym oknie są sumowane. Dodam jeszcze, że zamknę. Dodam jeszcze, że ten znacznik w okienku call RST i numer przesuwany jest klawiszem tabulatora. Jeśli chcemy tutaj zrobić jakąś poprawkę, no to klawiszem tabulatora możemy ten znacznik przesunąć. Zobaczmy, jak wygląda amerykańska radiostacja Kenwood z lat 80. ubiegłego stulecia. Oraz nowoczesna japońska radiostacja ICOM, która pierwszy raz została zaprezentowana w 2008 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło i są radiostacje nowocześniejsze. Prezentowane tu radiostacje, zwane transceiverami, mają podłączone mikrofony do komunikowania się głosem. Ale to na dzisiejsze czasy zbyt prosta forma komunikacji w radioamatorskim świecie. Aby upiększyć tę formę komunikacji, komunikowanie się za pomocą alfabetu Morsa, kropek i kresek, co było rewolucją technologiczną w komunikacji radiowej ponad 130 lat temu, dającą duże zadowolenie i satysfakcję wsłuchując się w jakże piękną melodię. Oto przykład. Piąta symfonia Beethovena. Ti-ti-ti-tan, ti-ti-ti-tan. Tak brzmi literka V, łatwa do zapamiętania. A jak można łatwo zapamiętać literkę F, jak Foxtrot, która brzmi tak. Cioci Kazi, cioci Kazi, cioci Kazi. A jak łatwo zapamiętać cyferkę 4, która brzmi tak. Samolocik, samolocik, samolocik. A jak łatwo zapamiętać cyferkę 5, która brzmi tak. 125, 125, 125. To tyle. Dodam, że alfabet Morsa używany początkowo w komunikacji przewodowej zaistniał 185 lat temu. Wtedy to wysyłano kropki i kreski takim samym kluczem, jaki jest używany obecnie. Tylko technologia wykonania takiego współczesnego klucza jest inna, ale zasada działania pozostała taka sama. Oczywiście mechaniczne klucze wykorzystywane w technice radiowej były modernizowane na przestrzeni lat, aby z większą efektywnością można było wysyłać kropki i kreski. Łatwiej i szybciej. Aż wreszcie przyszedł czas na klucz elektroniczny, który automatycznie generuje kropki i kreski. Kropki i kreski. Wystarczy odpowiedni manipulator do zarządzania tymi kropkami i kreskami. Tutaj mamy taki manipulator. Ten klucz elektroniczny jest podłączony do radiostacji starszej generacji. Natomiast do radiostacji nowszej generacji wystarczy tylko sam manipulator.
bo radiostacja ma w sobie taki klucz elektroniczny do generowania kropek i kresek. Te generowane kropki i kreski są przesyłane do nadajnika. Tam w generatorze są wzmacniane i wysyłane przewodem antenowym do anteny. Ale wcześniej stopień wyjściowy nadajnika musi być odpowiednio dopasowany, dostrojony do anteny, aby wypromieniowana energia kropek i kresek odbywała się z jak największą sprawnością. Wtedy mamy szansę, aby nasz sygnał składający się z kropek i kresek dotarł do jak najdalszych zakątków świata. Ale to nie wszystko. Muszą temu towarzyszyć jeszcze sprzyjające warunki pogodowe. Ale skąd będziemy mieć pewność, że nasz sygnał z nadajnika rzeczywiście będzie wysyłany z jak najmniejszymi stratami? Musimy cały czas monitorować ten sygnał za pomocą odpowiedniego systemu pomiarowego. Do radiostacji starszej generacji używany jest dodatkowy miernik antenowy, który pokazuje sprawność przekazywanej energii z nadajnika do anteny. Gdyby antena uległaby nawet niewielkiemu rozstrojeniu lub uszkodzeniu, miernik to pokaże, bo spadnie sprawność przekazywanej energii. W radiostacjach nowszej generacji taki przyrząd wbudowany jest w urządzenie i nie trzeba stosować dodatkowych systemów pomiarowych. Do usłyszenia.